Ten krzyż patrzy na całą Polskę. Od tak aż do Bałtyku. I ten krzyż mówi całej Polsce. Sursum corda, górę serca. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witamy widzów telewizji Podhale w cyklu Sursum corda, a konkretnie w sercu kobiety. Dzisiaj gościem naszego programu jest dzielna niewiasta Monika. Witajcie. I temat będzie bardzo kobiecy i bardzo współczesny, bym tak powiedziała, tak? No, serce kobiety, w którym bardzo dużo się dzieje, są te wartości, które wyznajemy, ale są też decyzje. I od tego, jakie wartości wyznajemy, zależą również nasze decyzje. Może nawiążemy do naszej wczorajszej rozmowy wieczornej, to takie, jesteśmy jeszcze na Ryniasie w trakcie rekolekcji dla kobiet, dla dzielnych niewiast. I miałyśmy wczoraj taką ważną, myślę, rozmowę wieczorem, ponieważ mówiłaś w jednym z odcinków naszego cyklu, czy może jeszcze nie mówiłaś chyba? Nie, mówiłaś, że jesteś mamą czwórki dzieci. Mówiła. Tak, to prawda, mówiłam. Potwierdzam. Tak, ale jesteś wyjątkową mamą tych czwórki dzieci, tych wyjątkowych dzieci, można tak powiedzieć. Rozmawiałyśmy o tym, jaka jest sytuacja dzisiaj, że jest dużo sposobów, rozwiązań, metod na to, żeby w rodzinie pojawiły się dzieci, tak? I teraz przeszłaś taki moment był w twoim życiu, kiedy się dowiedziałaś, że nie możesz mieć twoich rodzonych dzieci, tak? Myślę, że to była bardzo trudna pewnie chwila. O tym będziesz mogła powiedzieć, jeśli będziesz chciała. Ale dlaczego o tym rozmawiamy? Ponieważ, tak jak powiedziałam, jest dzisiaj 100 sposobów na to, jak tę sytuację rozwiązać i nie wszystkie są zgodne z naszymi wartościami. Ty postąpiłaś zgodnie ze swoimi wartościami, ale jakbyś mogła powiedzieć tę historię, byłabym ci bardzo wdzięczna. Zacznę od tego, powiedziałaś, co jest w sercu kobiety. W sercu kobiety jest wszystko, jak w damskiej torebce. Jest radość, jest smutek, jest żal, rozgoryczenie. I można powiedzieć, że przez te wszystkie emocje przeszłam w życiu, przez bezradność przede wszystkim również. Moment, kiedy dowiedziałam się rzeczywiście, że nie urodzę dziecka, z nie wiadomo tak naprawdę jakich przyczyn, był bardzo trudnym momentem. Były też 4 lata takiego szarpania się, próby leczenia. Nikt mi wtedy nie proponował żadnych jakichś takich metod, które byłyby niezgodne z moimi wartościami. Nie. Natomiast ja wiedziałam w sercu, że nigdy nie podejmę takiej decyzji, żeby na przykład skorzystać z metody in vitro. Było to niezgodne z wartościami moimi i mojego męża. Miałam też to szczęście, że spotkałam na swojej drodze człowieka, czyli mojego męża, który w momencie, kiedy się właściwie dowiedzieliśmy, że nie mogą rodzić dziecka, usiadł przy stole, to był 8 marca i mówił, to zaadoptujemy. I to było niesamowite, bo ja wychowałam się w rodzinie, gdzie byliśmy otwarci na jakbyś takie relacje z domem dziecka, chociażby w naszej rodzinie były takie relacje z wychowankami z domów dzieci, z domu dziecka. Natomiast mój mąż nie i ta decyzja mnie bardzo zaskoczyła. Później przez lata też obserwowałam dramaty innych kobiet, gdzie mężowie nie mogli takiej decyzji podjąć. I więc dlatego wiem, jakie mam ogromne szczęście. 4 lata szarpania się takiego właśnie samej ze sobą, bez Pana Boga tak naprawdę. Niedzielna Eucharystia, tak jak większość katolików, natomiast nie było w tym rzeczywiście takiej ani prośby, Panie Boże, ratuj, Panie Boże, uzdrów. Nie, ja po prostu żyłam i uznałam, że to jest nasza sprawa. Dopiero później śmierć Jana Pawła II, pamiętam ten moment bardzo dokładnie, stałam przy desce do prasowania, wybiła godzina śmierci papieża i ja po prostu z taką rozpaczą, Ojcze Święty, pomóż. I
To było niesamowite, bo teraz dopiero po latach odkrywam jego działanie w naszym życiu. Nie miałam kompletnie. Wtedy wykrzyknęłam: Ojcze Święty, pomóż. I na tym zakończyła się moja, gdyby do niego modlitwa, do niego uciekanie się. A sygnał dał mi w momencie komunii naszego najstarszego syna, kiedy Patryk przyjmował komunię w momencie beatyfikacji papieża, gdzie była taka specjalna też modlitwa, uroczystość, prezentacja. To był wzruszający moment. Nakreślę tylko może Państwu rzeczywiście, że jestem mamą teraz czwórki dzieci, mam dwóch synów i dwie córki, których serdecznie pozdrawiam, jeżeli będą to oglądać. Co jest w sercu kobiety? W sercu kobiety teraz, po takiej decyzji, jest niesamowita radość. Tak jak Państwu mówię, przeszliśmy różne etapy, bo dzieciaki, wiadomo, były trudności pewne z ich zdrowiem, z ich wychowaniem. W pewnym momencie jakieś tam się pojawiały różne sytuacje. Ale w momencie, kiedy rzeczywiście padliśmy na kolana z mężem, mówiąc już tak naprawdę, bo to jest walka na kolanach, powierzyliśmy dzieci Panu Bogu, to nie było na samym początku, wcale nie. To zaczęły się dziać cuda. Czyli takie zaufanie, tak? Tak, naprawdę takie, ale takie na 100%, nie takie na połówkę, tylko Panie Boże, w Twoje ręce. My zrobiliśmy wszystko, ale to też jedno zdanie, że dzieci są nam zadane, a nie dane. Pomogły nam zrozumieć wszystko i wyprostowały mi jako mamie wszystko. Ja jestem bardzo wdzięczna, że tak się dzielisz tym osobistym świadectwem, bo podejrzewam, że wiele kobiet jest takich, które stoją przed trudną decyzją i znam osobiście takie kobiety, które decydują się na metodę in vitro i nie potępiam tego absolutnie, prawda? To jest ich decyzja i wielkie pragnienie, bo tak jak mówiła jedna z dzielnych niewiast w poprzednim odcinku, no wiemy, że wszystkie kobiety zostały stworzone do macierzyństwa, tak? I to macierzyństwo nie zawsze jest fizyczne. Ty nie poprzestałaś na tym, żeby uznać, że to może być macierzyństwo duchowe jakieś, prawda, wspieranie, tak jak powiedziałaś, domu dziecka, ale poszłaś no, krok dalej, a nawet cztery kroki dalej, prawda? I teraz jak pomóc takim kobietom podjąć decyzję, żeby to serce później nie było zranione, żeby ono było no, w naturalny sposób tak zaopiekowane? Ja zawsze swoim dzieciom powtarzałam jedną rzecz, że urodziłeś się w moim sercu, chociaż z biologią to nie ma nic wspólnego. Dziecko rodzi się w sercu, pragnienie posiadania dziecka i pełnej rodziny rodzi się w sercu kobiety, która chce się spełnić jako matka, zrealizować. Miałam z tym momentami duży problem. Miałam takie też momenty w życiu, że nie radziłam sobie z tą sytuacją, że nie urodziłam dziecka i nie karmiłam piersią. Dosłownie w tych słowach mogę to wyrazić. Były też takie momenty w życiu, kiedy mówiło się dużo, że przekazanie życia jest darem. No ja się zastanawiałam, jak ja przekazałam życie? Przecież nie przekazałam żadnego życia. I w końcu znowu gdzieś na spotkaniu dla kobiet, już nie pamiętam gdzie, usłyszałam, że nie, ty dałaś życie czterokrotnie więcej, bardziej, bo właśnie urodziłaś dzieci z serca, chociaż z biologią to nie miało nic wspólnego. Więc warto rozważać różne za i przeciw. Teraz na pewno bym się więcej modliła w tej intencji, żeby rzeczywiście być bliżej Boga i podejmować z Nim tę decyzję. Ale ja wiem naprawdę, że On był ze mną w tych momentach, kiedy te decyzje się rodziły, bo nie mogło być inaczej. One by się same z siebie po prostu nie wzięły. Był w sercu moim, mojego męża. Dlatego rozwaga, modlitwa i pamięć, że tu jest macierzyństwo. Czyli pozostałaś wierna nauczaniu świętego Jana Pawła II, który mówił w Mulieris Dignitatem o tym, że o kobietach świadomych zawierzenia, o tym, że Bóg zawierza kobiecie człowieka, tak? Pięknie wypełniasz tę misję i myślę, że może to być wskazówką, ale też takim pokrzepieniem dla kobiet, które szukają decyzji, rozwiązania w zgodzie ze swoimi wartościami. Zdecydowanie. I widzę, nie miałam świadomości wtedy tych słów Ojca Świętego, ale widzę, że to jest
najważniejsze właśnie w tym, w takich decyzji. Mhm. Wiedzieć, jaka jest jego nauka. Zachowałeś swoją godność, godność kobiety, godność człowieka. I będę przekazywać ją dalej. Dzięki. Dziękuję ci, Agnieszko. Serdecznie dziękujemy dzisiaj za spotkanie wszystkim widzom telewizji Podhale, tego cyklu Sursum Corda i W sercu kobiety. I zapraszamy na następne spotkanie. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia.